Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Yudi i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry Pokémon X. Słuchajcie, jak widzicie, jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio tylko od razu już sobie poza nagraniem przeszedłem na tym Rhyhornie, ponieważ uznałem, że kurde, to będzie trochę strata czasu przechodzić na nim znowu tyle czasu. No ale zaraz idziemy do tego miasta, ja ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać właśnie odnośnie Pokémona, którego może już otrzymamy. No, ja myślę, że chyba skoro jesteśmy w mieście, gdzie jest tutaj no, miejsce, żeby odtwarzać skamieliny, to chyba będzie taka możliwość. Na dobry początek materiału możecie zostawić łapeczkę w górę, no i subskrypcję, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie subskrybujecie, to byłoby miłe. No ale dobra, wracamy sobie tutaj. Jesteśmy znowu w Umbreetown. Dobra, czekajcie, tutaj było to, tak? Prawda? Tu. Rozmawiałem z tym asystentem, którego miałem spotkać, więc teraz to chyba już wypada tylko i wyłącznie porozmawiać z tobą. Tak, dziękuję. Aerodykta, o kurde! Dostajemy ten specjalny przedmiot do... Czekajcie. Aha, zdobyli to, kiedy po prostu zapomniał o tym, że w ogóle mają to, a zdobyli to, kiedy szukali skamielin. To jest, ludzie, słuchajcie, przedmiot do mega ewolucji Aerodaktyla. No i widzicie, wy coś tam chyba wiecie o tym. Tak, że z Old Amber może być Aerodaktyl, zdaję sobie z tego sprawę, wiem o tym. A, i możemy znaleźć Old Amber, kiedy będziemy niszczyć kamień za pomocą Rock Smasha. No to ciekawe bardzo. My musimy iść teraz chyba właśnie do tego asystenta, którego tu nie było, a który przyszedł dopiero... Potem jak go zawołaliśmy, tak jest, czy ja mam jakąś, tak, mam skamielinę. I zaraz da nam Pokemona, serio? Ludzie, serio, będziemy mieć Pokemona ze skamieliny. O cholera. Tyrant, i dobrze, tego Pokemona chciałem. Bo tu można mieć tego, nie pamiętam jak one się nazywają. W ogóle dostałem Pokemona i co? Ej, nie mogę go nazwać. Czekajcie, nie podoba mi się to trochę. Nie żeby coś, ale dostaliśmy Pokemona i serio nie miałem możliwości nadać mu ksywki. Ja wiem, że to ze skamieliny, ale co to? To, że gorsze zaraz? No bez takich, no przepraszam was bardzo. Mi się wydaje, że jak mam oddać Pokemona, to chyba oddam no naszego Siphona, ponieważ Siphon, no to jest Snorlax. Nie zależy mi tak bardzo na Snorlaxie. Zamiast tego chcę sobie zdecydowanie wziąć właśnie tę skamielinę. Tyrant jest na levelu od razu 20. Wow, ja już chcę trenować tego Pokemona. Nie wiem, gdzie jest Name Raider. Czy my już spotkaliśmy gdzieś w tych Pokemonach Name Raidera? No nie pamiętam. Ale jak będzie kiedyś można się cofnąć, to z chęcią bym to zrobił, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo bym chciał jednak nazwać tego Pokemona. Poczekajcie, czy my tu już mamy coś takiego, jak mamy zwykłe Ripele? Ech, no zwykłe to tak trochę słabo, ale kupmy z 10. Na razie nic nie kupowałem, aby wypadało jednak trochę pokupować. Na przykład Super Potiony się... No nie no, Super Potiony to ja mam. Ale za to Great Ball'e do łapania jakichś super rzadkich, mega fajnych Pokemonów. No tak z 10 kupmy, z 6000 nas to będzie kosztować. Ale tak to na razie nic więcej nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Okej. Tutaj chyba nic też ciekawego nie ma. Okej, dobra. Jeszcze chciałbym zobaczyć, jakimi ciosami dysponuje nasz tutaj Pokémon. W ogóle nie podleczyłem Pokémonów, zaraz muszę to zrobić. Tyrant ma Bite, Stealth Rock, Bite i Charm. Okej. Nie wiem, na którym on levelu ewoluuje ze swoją epicką wersję. W sensie wyższą formę, taką wiecie, epicką wersję powiedziałem. No bo jest epicka, fajnie wygląda. Ogólnie ten Pokémon jest fajny. Ta druga skamielina też jest bardzo fajna, ale... wydaje mi się, że jednak jego wolę bardziej. Biorąc pod uwagę, że działa EXP Share, no i wiecie, no moja Dark Girl jest chyba trochę za silna. I może my będziemy trenować właśnie naszą skamielinę. Ona jest w ogóle, może być typu smoczego, to jest mega. Dobra, dam cię na pierwsze miejsce, może to nie jest wcale głupie. Czekajcie, Dark Girl, jaki ty miałaś... ty miałaś Amulet Coin, dobra, no to Tyrant dostanie ten... Amulet Coin. Będzie zarabiać nam grube hajsy, jak da radę. Takie coś, co mi pasuje. O nie, czekajcie, tutaj w tych przedmiotach jest Amulet Coin, dokładnie. Dawaj mu to. No i super. Już zaraz będziemy sprawdzać moc tego Pokemona. Może jeszcze coś chcę sprawdzić. Wybaczcie, że to tak dużo zajmuje, ale chcę po prostu jako pierwszy atak dać mu Bite. On jest, ej, on jest już od samego początku typu Kamień Smog. No to tam mi się podoba. Myślę, że on dopiero na wyższej formie jest smokiem, ale jak widać nie.
No dobra, bo to jest teren ta kolejny, to jest chyba Tyrantrum, tak się nie nazywał? Chyba mniej więcej tak. Aha, tu jest to Umbred Aquarium. Co tutaj, co my tu będziemy widzieć? Wodne Pokémony zapewne. Są tu jakieś wodne Pokémony? Nie wiem. Na pewno mogę porozmawiać z wieloma ludźmi, którzy tutaj przyszli właśnie do tego Oceanarium. Tak to chyba mogę ładnie nazwać. Zobaczymy, czy tutaj jest coś ciekawego. Przepraszam, że wam się wpieprzam w rozmowę, ale z chęcią sobie zobaczę, czy macie coś ciekawego do powiedzenia. Ale jak widać, to tak na razie trochę średnio. Kurde, ma tego Espura i ciekaw jestem, czy jeszcze Espura gdzieś tam spotkam. Bo to jest chyba Espur. Z chęcią bym jednak zdobył tego Pokemona. Wiele osób pisało, żeby łapać go przede wszystkim w płci żeńskiej. Lol, serio. Czy widzicie to, co tam ja widzę? Bo ja widzę tam wielkiego cholera Magikarpia. To jest zwykły Magikarp, nie Shiny Magikarp. Nie mogę wejść z nim w żadną interakcję. Ej, on nam daje wędkę chyba. Tak jest, yeah, oczywiście, Oldrot. Dzięki, stary. Bo to jesteś ty, prawda? Chyba tak. Dobra, ej, łapanie Pokemonów na wędkę już mi się podoba. Ja już chcę. Już chcę, już będę próbować. No i co? Gdzie my tu idziemy? Jesteśmy na drodze numer 8. Dobra. Niech będzie. Niech będzie ta droga. Tylko co my tu jeszcze takiego ciekawego znajdziemy? Jesteśmy na plaży. Nie mam możliwości tutaj, wiecie, bardziej bym był zaciekawiony, żeby... gdzie my mamy tę wędkę? Oldrot. Register. Tylko jak ja dam sobie, że register, to jak ja tego w ogóle będę używał? Wiecie, nie pamiętam, na który to był przycisk. Dobra, zobaczymy. Może coś złowimy. Aha, nothing to be. Nie, no to super. Aha, dobra, po prostu na Y jak będę klikał, ok. No. O! Mamy coś! Ja wiem, że wystawianie Pokemona kamiennego to nie jest najlepszy pomysł, ale on jest też smoczy. A, Lovdisk. Walisz Lovdiski. O, nasz Pokemon już będzie dobry, czuję to. No mówię, z jednej strony, wiecie, jest on kamiennym Pokemonem, no a z drugiej jednak smoczym, więc od wody wcale nie będzie super efektywnie obrywał. Tak sobie myślę, co jest dla niego super efektywne? Na pewno będzie ciosy typu fery, ciosy walczące. To pewne. Mago Berry, ok, bardzo fajnie. Niech będzie, bardzo może mi się to przydać. Nie no, żartuję, po co mi to cholera? Rzadko kiedy z tych berry korzystam. O co chodzi? Dostajemy jakiś specjalny super dosing machine. A po co mi to będzie? Co ja mam za pomocą tego robić? Jest bardzo proste. Aha, że ja mogę tutaj szukać skarbów, tak? Tak, mogę szukać tu skarbów. Nie, co średnio mnie interesuje szukanie skarbów. Ja chcę walczyć. O, już właśnie, na życzenie po prostu wszystko dostajemy. Powiedziałem, ja chcę walczyć, od razu trafia się rywalka. To jeszcze, kurde, blondyna. Dobra, kogo tam masz? Wingul. Nie boimy się specjalnie Wingula. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, przydałby się, no wiecie, Stealbrock tylko po to, żeby tam rozrzucić, więc kurde, takie supersoniki. Jak się walniemy, to tak średnio. Dobra, dawaj moja droga z Kamilino. Pięknie, bajt. Wingul dostanie. Wow! Ej, serio, bez kryta rozwaliłem Wingula na hita. Co tu się odwala? To jest dobre. Patty 21 level. Też się Supersonika uczy. W sumie to ja nauczę ją z tego Supersonika. Myślę, że nawet zamiast Protecta wolę. Niech to zna Patty. Czemu nie? To może być naprawdę dobry cios dla tego Pokemona. Taki denerwujący rywali. Isayayay. Czyli Psyduck. Chciałem Psyduck, to chyba nie wiem, czy to pytak się powinien dokładnie wymawiać tego Pokemona. Dobra, dawaj bite. On co prawda, wiecie, dysponuje tam czasami typu psychicznego, no ale tego psychicznego typu to nie ma. Ale i tak połowa życia zdjęta. No i Water Pulse. Ta, bo z Kamilina to co? Myślisz, że super efektywnie? Nic z tych rzeczy. Dobra, tylko proszę cię, nie możesz się walnąć, drogi Pokemonie. Dobrze, nie uderzył się, no myślę, że Psyduck padnie. Nie zostawiłem mu tej minimalnej ilości HP, no już go rozbolała głowa. Dobra. Wszyscy dostają trochę expa. Przede wszystkim liczy się, że nasz nowy nabytek też. Nie wiem, gdzie tutaj mówię, zmieniać nazw, bo szkoda, że nie dali mi możliwości. To jest trochę niemiłe i niefajne, no ale no nie było coś w stylu, jak chcesz nazwać tego Pokemona. Nic się takiego nie wyświetliło. No chyba, że to jest tak, że jakbym miał wolne miejsce, to mógłbym go nazwać. Nie, no jakby tak nie mogło działać, no ale bardziej.
Dobra, Tentacool ma 4 Pokemon. Nie, 3 Pokemon, przepraszam, więc. Pewnie będą na niższych levelach. Nie, no tutaj ty tak są jakieś 19 i tym podobne. Więc na ludzie. Ciekaw jestem w ogóle. Kurde, prawie rozwaliłem. No ładnie. Chodzi mi o to, że. Kurde, słowa mi teraz brakuje. Jaki typ Pokemonów będzie miał kolejny lider? Był tam gdzieś na początku babka, która opowiadała o każdym z liderów, ale jakoś tak się nie wsłuchałem specjalnie. Jak to zwykle ja. Wercie 19 level, nie pamiętam na którym ona ewoluuje, może na 20 jednak. Kolejny Tentacool. Dobra, no to jak takie Tentacule i lecą z nich dobre ekspy, to czemu nie? Po prostu będziemy je gryźć bajtem. Potężny, potężny bajt. Okej, no i Bubble Beam, ale chyba nas, kurde, prawie nas to rozwaliło. Ja bym chciał tak wbić już pierwszy level wbity naszej skamienicy, tak żeby był ten blisko pierwszy. No ale zobaczymy. Jeszcze, no jeszcze za mało. I znowu ten taką cholera. Dobra, mój drogi Pokemonie, jak będzie trzeba, to się poświęcić, okej? Okej, jesteś w stanie stać się na poświęcenie? Dla dobra sprawy? No takie, o, sflinchował, kurde, no to jest szczęście. Ten Pokemon już dysponuje niezłym szczęściem. No i to się ceni, mówię. Ta atak z tymi potężnymi szczękami to jednak jest moc. No i 21 level wbity, doskonale. Jak te statystyki, muszę sprawdzić, tego Pokemona wyglądają. Atak jest naprawdę dobry, obrona też. Specjalna tak średni, no specjalna obrona jest najgorszą umiejętnością, a nawet speed nie jest taki fatalny. O i przegrał. Tak, zapomniałem, że ty nie masz 4 ciągle, nie wiem dlaczego, myślałem, że masz 4 Pokemony. Jest okej. Tam pewnie będą jeszcze jakieś walki, dlatego bym sobie, żeby się nie cofać, znowu nie wiadomo ile. To po prostu super potionik właśnie na Tyranta i lecimy dalej z tym wszystkim. Lecimy dalej. Jest. Chodź tutaj. Chcę walczyć. Naprawdę chcę walczyć. Chcę przejść tę piękną plażę. Tę dziewiczą plażę przejdziemy. Znowu blondyny. Dobra, jeden Pokémon tylko. I to jeszcze Masquerain. Okej. No to już Pokémon w swojej wyższej formie. Jak tam, Tyrant? Poradzisz sobie? Obniża mi atak. Kurde, no trochę niefajnie. Obniżenie ataku nigdy nie jest fajne, no ale no. No cóż. Właśnie widać, że kurde mało bierzemy. Dobra ludzie, zmienimy Pokemona. Szczególnie, że ten atak bomberkami no nie jest słaby. Ten Pokemon jest na 22 levelu. On musi robić swoje. Dobra, Vanquish, wypuszczę ciebie. Ja wiem, że tutaj bomberki będą boleć i w ogóle będziesz płakał, kiedy dostaniesz naprawdę potężny atak bomberkami w oczy. A nie, tym razem cios latający. No to dobrze. Coś też zabiera, no ale nie jest jednak super efektywne. Dobra, Emberek. Chciałbym zapomnieć, jakie one mają typy, te Pokémony, bo on ma już wodny, prawda? Ale ma też... o, super. Poparzył się, lepiej być nie może. Nie, on obrywa super efektywnie. Ciągle nigdy nie potrafię zapamiętać typów tego Pokémona. No nie wiem, dlaczego mam takie problemy, no ale no zawsze one występują, od zawsze już. No, ma jest poparzony, więc atak jest zniszczony. Ja myślę, że już po tym Emberze to koniec walki. Dokładnie. Masquerain. Sorki. Sorki. 680 expa, lol. Tylko dla Vanquisha. A przecież jeszcze będzie to rozdysponowane na inne Pokemony. Darger 25 na przykład level. No ładnie. No przyznam szczerze, że to levele to wbijamy zawodowo. Okej. No cóż, zobaczmy co mamy tutaj. Czy tu jeszcze czegoś nie pominąłem? Nie. Myślałem, że tam może jeszcze coś pominięte zostało. Aha, tu można przejść, jeżeli będziemy mieć Pokemona z Rock Smashem zapewne. Czyli czy chce, czy nie, to wypadałoby jednak tego Rock Smasha kogoś nauczyć. Rock Smash to cios typu walczącego, 40 mocy. Wercie nauczmy. Niech się nauczy czegoś pożytecznego na razie. No tak. Chcę oduczyć. Jej, gra tak jakby nie była pewna, czy ma mi pozwolić. Dobra, ma już kata, ma już to wszystko. Może zamiast quick ataku. No zobaczymy, na razie to jest Pokemon, który no takie, no daje mu po prostu bardziej takie TM-owe. No wiem, że Rock Smash nie jest TM, znaczy HM-em. HM-owe, o, to właśnie chciałem powiedzieć. Dobra, niszczysz to Rock Smashem. Zobaczymy animację, aha, taka trochę śmieszna ta animacja, no ale no niech będzie. Ło! Wow! Aż coś nas zaatakowało. Co nas zaatakowało? Uuu, ej,
No nie wiem, z której on jest generacji. Czy to jest właśnie nie jest Pokémon z szóstej generacji? Bo nie jest piątej, on chyba z szóstej był. Teraz boję się pomylić. Ale jakoś nie wiem, czy mi zależy na jego łapaniu. O, I see, you can use the move. O, one niesamowite. Wskazówka, która już po zniszczeniu tego powiedziała, że mogę używać. Rock Smash, takie śmieszki z twórców. Śmieszki wielkie. Ej, jesteśmy już w kolejnym mieście? Lol, czy to jest to miasto, gdzie już mamy tutaj odznakę? Ej, naprawdę, trochę tak... trochę szybko. Nie uważacie? A myślałem, że to miasto jest znacznie dalej oddalone od poprzedniego. A tu nie. Wiem, jak ewoluują Pokémony, nie musisz mi tutaj tłumaczyć. Ciekawe jestem w ogóle, w którym miejscu my tu będziemy dostawać Eevee. O, Whipped Dream, dzięki stary. Bo na pewno będziemy dostawać Eevee. No nie muszę wam mówić, że chciałbym jednak mieć tutaj wersję w końcu typu Fairy. Może Fairy nie jest jakimś moim ulubionym typem, no ale jednak te wersje Eevee no nigdy nie trenowałem i z chęcią bym jednak wypróbował możliwości tego Pokemona. No i tam można wejść, chyba nie mogę. Nie wiem, jak tam wejść. Jest kolejny domek. Mówię, może ktoś z was da mi Eevee. Byłoby super. Ale na razie nie widać. Takie nieciekawe te rozmowy. No ten jeden koleś nam coś tam dawał, ale to trochę średnio. Dobra, czy Tis, nie chcę się tutaj skupiać na tych zabawach. Ja tu chyba zaraz, nie wiem, no na salę to nie jestem pewien, czy jestem gotowy, szczerze mówiąc. To może być ciężko trochę z tym, czy ja jestem na pewno gotowy. No kurde, to czasem podejść do kogoś, to jest ludzi jakaś masakra. Serio, na tych rolkach trzeba uważać. Dobra, to jest sklep z rowerami, ej. No siemaneczko, no witam. Ciekawe, czy takie ceny jak w Kanto. 10 tysiaków? Aha, ale jestem też... okej. Okay. Już myślałem, że 10 tysiaków mam płacić. Jestem numerem 10001. Gdybym był numerem 10 tysięcy, to bym dostał rower za free, tak? Ale dalej mam szansę wygrać rower. Ale jeżeli przejdziemy quiz. Okej. Okay. Your question is, do bicycle come in more than one color? No pewnie, of course. Dokładnie, daliśmy radę. Okej. Okay. Which color will you go for? Yellow czy green? Ja zawsze wolę zielony jest... Aha, i dostaliśmy rower. Szkoda, że tak w prawdziwym życiu nie ma. Wiecie, odpowiadamy na najprostsze pytania i dostajemy rower. Taki, a jakiego koloru ma być? Zielonego. A co, a chcesz go? Tak, a to Tomasz. Nie, no to byłoby piękne życie, no nie oszukujmy się. Takie coś to mogłoby się podobać. To jest mnóstwo domków, to miasto nie należy do takich małych wcale. A to może lepiej. Może jeszcze coś, a ten domek wygląda dokładnie tak jak tamten. Co? Ale o co chodzi? Dajmy, że jest. O co chodzi? O co chodzi? Co się stanie? O co chodzi z moim Pokemonem? Aha, ona sprawiła, że nasz Pokemon jest bardziej przyjacielski wobec nas. No to fajnie, nasza skamielinka będzie bardziej mnie lubić. Czemu nie? No niech będzie. Niech nas lubi. W ten sposób nasz team będzie bardziej, wiecie, dobry w walce. No o to chodzi. I kurde, jest mnóstwo domków. To miasto należy do zdecydowanie jednych z jakichś takich większych miast. Czy chcę? No weźmy udział w quizie. Które? O kurde, ja to nie pamiętam. Dobrze? Right answer, ej, dałem radę. The move Swagger raise the attack, but it also calls switch status condition. Confused, to na pewno, dobrze, to kojarzę. No, tam jagódki to nie zawsze, ale tak ataki to nawet lepiej. I dostajemy nagrodę, którą jest Persim Berries. A i w jakich ilościach? Aha, w double bitwach to lepiej trzymać. Okej, okay. Nie no, fajnie. No, dzisiaj mi te quizy idą, kurde no. Po co? A to nawet się nie odwróci na nas. Chyba nie jestem dość atrakcyjny dla niej. Okej. Okay. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Dosłownie nic nie mamy. Znaczy fajnie, że przeszliśmy quiz i w ogóle, wiecie, no czat. Normalnie czat. Wszystko. Takie piękne i udane.
Soda Pop za jedyne 300, a wezmę jedną, kupię, bo Soda Pop chyba w tej cenie się opłaca. Teoretycznie, nie pamiętam ile ona dokładnie uzdrawiała. A to nie było coś na styl właśnie tego, co Super Potion? Chyba tak, o kurde, mamy sklep z ubraniami. Okej, okay. Jakie mamy do wyboru? Czekajcie, może zaczniemy się ubierać elegancko. Czekajcie, tam było coś drogiego, kurde, te spodnie są drogie. To jest kurtka, tak? A nie, one są za 2900, nie no, może kupmy. Dobra, to, a ja mogę w sumie wszystko wykupywać, a potem będę mógł się ubierać w to, no to kupmy wszystko, nie wiem czy to się opłaca. Ale będę taki jak ten Team Flair, czyli że będę taki, wiecie, porządnie ubrany i w ogóle tak jest, takie rzeczy się ceni. Okej, okay, dobra, tutaj nic więcej nie ma. Tu mogę podchodzić. Co to jest? Tuton Bug. Aha, że nową torbę i nie wiem, naprawdę tracę hajs na głupoty. Ale co mi tam? Nawet mamy logo cup. Nie wiem, kupimy. Nie będę chyba się w to ubierał, no ale zobaczymy zaraz. Może będą lepsze niż to, co mam. Przynajmniej będę bardziej oryginalny. Zawsze to jest jednak taka sprawa. No wiecie, w Munach też się troszeczkę przebierałem. No, tak nawet nie wiem, czy dobrze wygląda, czy nie, ale powiedzmy. Logo t-shirt. Chcę zobaczyć. No, nie. No. Halo. Chcę zakończyć, ale czy ja już się przebrałem w to coś? Nie, dobra. Kupiłem to, ale nie podobało mi się zupełnie. Wiecie co, chodźmy na razie ubrani tak jak jestem. Nie wiem, wydałem u was hajs niepotrzebnie. No może potem będę się bawił. Nie podobała mi się za bardzo. Tak jak jestem chyba ubrany, wygląda trochę lepiej. Co my tu mamy? Kurde, to jest jakaś ścieżka rowerowa. Kto mnie zatrzymał? If you are here for a bicycle race. O nie, nie ma wyścigów, będą wyścigi rowerowe? Ale już się zakończył i zajęła pierwsze miejsce. Ojejku, szkoda. Ale daje nam strength za to, tak? Nie będę narzekał, no bo to dobre rzeczy są. Ale dzięki. You will first need a badge. Dobra, czy potrzebuję odznaki. Tam nie będziemy iść, no bo odznaka potrzebna z miasta. No to spoko, może być. No co tam, wariacie rowerowy. Jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Tutaj znowu wychodzimy jakby, tak, no tu będzie jakiś wyścig, jejku, nic sobie nie poradzę. Na razie jesteśmy, wiecie, no na wrotkach tylko. Co to za miejsce? Sala to nie jest. Aha, kolejny hotel, ej, może znajdziemy znowu tego gościa, który zawsze w tych hotelach siedzi. Rozejrzyjmy się, czuję, że może być. A przy okazji w hotelach zwykle ludzie dają coś tam ciekawego. Coś, co się może przydać, ale przede wszystkim szukamy tego gościa, to zawsze. Nie, on zawsze w tym ostatnim siedzi, a teraz? Tak, siedzi tutaj, patrzcie, on to odwiedza wszystkie możliwe hotele. Który tym razem o power? Yes, my friend, yes. Więcej hajsu. No. Co tym razem będzie? Prize money power level 1. I co, teraz będę zarabiał więcej kasy? To byłoby fajne. Im więcej hajsu, tym lepiej. Tak jest, trzeba by się tu przejmował, wiecie, jakimiś konsekwencjami różnych rzeczy. Ja tu po prostu chcę kasę. Ach, naprawdę, no ktoś może powiedzieć, no co to dopiero koleś jest. Otwarcie nam mówi, że chce pieniądze. No, no taka prawda, ludzie, no jak ja będę potem. O nie, zaczęło padać. O, tutaj fajne rzeczy. Ej, masakra, to miasto jest tak wielkie. Jeszcze ten domek odwiedzimy. Tak, ja sobie tutaj chodzę od domku do domku. O co chodzi? Czy chcę tutaj spędzić czas? Znowu chcecie ode mnie kasę, wszyscy chcą ode mnie kasę. Country table. Weźmy sobie stolik, zamówmy. Kurde, naprawdę tutaj wszędzie tracę hajs. I co? Sobie stoję przy stoliku i sam jestem, nawet nikt do mnie nie przyszedł. Specjalny napój, enjoy. Nie będzie napiwku. Już koniec tego cholera napiwków, już mnie to denerwuje. A, leczymy pokemony. No. Super. A tam nie mogę wejść? Tak, wychodzę. Chcę stąd iść. Mało interesujące miejsce. Wydałem kasę, żeby napić się napoiku i to chyba tysiak cały. Ech, no naprawdę, zdzierstwo. W tym kalos. Gdzie się nie da, to po prostu wpierają mój hajs. Takie niefajne to trochę. Co, tutaj się idzie do sali Pokémon? Nie, tu jest droga 10. Nie wiem, gdzie dokładnie powinniśmy się kierować.
Płute jakie, co ja tak mogę po wodzie? Lol. Nie mogę rzeczywiście. Halo, chciałbym porozmawiać. Halo. Dobra, tutaj też. A dobra, tak nie mogę po wodzie, mogę tylko w określonych miejscach, tak jakby tu gdzie ta woda jest taka jaśniejsza, czyli płytka po prostu. Czy ja tu pominąłem salę? Szczerze nie wiem, natomiast to jest naprawdę dość duże. Łatwo chyba coś pominąć, zapomnieć o czymś. Taka prawda. Okej, okay, nic tutaj nie ma. Nie, no tutaj nie pominąłem z tej strony. Ta sala musi być jakoś poza miastem. No ciekawe trochę. Ciekawe. Tam było, że na tą drogę rowerową mogę dopiero jak zdobędę zdobędę odznakę. Chyba się nie pomyliłem. Chyba, bo to może nie to miasto w ogóle. Halo? O, jest jakaś walka. Aczkolwiek chyba aż tak daleko przechodzić tutaj wszędzie nie chcę, bo wolałbym zostawić sobie jakieś tutaj walki na kolejny materiał. No dzisiaj znowu jakoś tak bardzo się tym wszystkim no, nie zajmować. Ale jeszcze zobaczymy, może jeszcze coś. Solozis, to jest akurat Pokémon z generacji 5, więc jego łapać nie chcę. Pokémon psychiczny, jakby ktoś nie wiedział, dlatego tak bardzo mocno dostał fajta. Kurde, mam nadzieję, że mój Pokémon szybko nauczy się crunch, to byłoby super po prostu. Okej, okay. Ja w ogóle tę awersję chciałem, żeby ona ewoluowała. Ona już od paru odcinków ma ewoluować, a ona do dziś nie ewoluowała. To jest masakra. Mamy tutaj coś ciekawego w tych kwiatkach? Halo, może coś jest? O, tu będzie trzeba używać strength. Okej, okay, no to będziemy używać. Będziemy. Jednak zanim to wszystko... Ej, chodź no, chcę zawalczyć. Naprawdę. No może Bercie dzisiaj, nie wiem, myliłem się co do tego 18 levela. Może to miał być właśnie poziom 20. Aha, no dobra. Mamy ciekawego Pokemona. Nie w swojej ostatecznej formie, bo nie jest Jumpluffem, jest Escape Roomem. Roślinny Sleep Powder, no żartujesz sobie. Życie bym powiedział, życie. Nawet nasza skamielina, która spała tyle tysięcy lat, postanowiła jednak jeszcze sobie pospać. O kurde, ma Fairy Wind, cios typu fairy, więc bije nas super efektywnie, jako że nasz Pokémon jest smoczy. Ja mimo wszystko nie zmieniam, jestem hardcorem, nie zmieniam. Ja czuję, że nasz Pokémon się obudził i obudził się. Okej, okay, no i to jest dobry damage, tylko niech nas nie uśpi tym razem. Poison Powder tym razem, no super, jak nie za... sen to zatrucie i tak w kółko Macieju. Dobra, niszcz Skypluma. Piękny bajt. Najlepszy. Dobra, Expa będzie sporo, no wiadoma sprawa. Mamy 22 level. Pewnie atak dalej idzie mocno do przodu, no i obrona w sumie też. One tak na bardzo równi są. Grot 23 level i nic więcej? Nikt? Kogo mi dajecie kolejnego? Azumarill. No Azumarill. To jest najwyższa forma tego Pokemona. On ma typ fairy, jak się nie mylę. No, dlatego niezbyt efektywne. No zdarza się. Jeszcze atak bombelkan, po którym pewnie padnę. Wręcz pewne, no dokładnie, no nie mogło być inaczej. No wybacz moja droga z Kamiliną. No myślę, kogo by tu wysłać, a może wyślimy po prostu Vanquisha i bijmy Speka. Wiem, że to nie jest jakiś genialny pomysł, ale przydałby mi się Pokémon typu na przykład elektrycznego. No w sumie nie mam na razie wielu takich ciekawych Pokémonów, jak na przykład elektryczny. O kuźwa, naprawdę masz rollout. Ja zaraz padnę, ale przynajmniej obijemy tego Azumarilla. No, zobaczymy. No mówię, nie mam żadnej rośliny. A przydałaby się elektrycznego Pokemona. Ogniste to mam dwa. A, bo czemu nie? Dobra, dawaj jeszcze one more time, pack. Może się uda, może nie. No i znowu rollout. No dokładnie. Bank już niestety poległ. Azumarill okazał się zbyt potężnym rywalem, żeby sobie z nim tu radzić. Dobra, strzelimy Patty. Tu już wystarczy tylko jakiś dobry cios typu właśnie, jakiego? Użyjmy tego Struggle Bug, to nie będzie jakieś takie, znaczy no... Zabierzemy dość, dobra. Gdybym użyła psychicznego ciosu, byłoby niezbyt efektywne, ale pewnie i tak bym wygrał, ponieważ Azumarill był już na skraju wyczerpania, a Patty wbija 22 level. No te statystyki ma naprawdę słabe, no ten specjalny atak jest spoko.
O, Vercia 20 level, ej, no ludzie, no to jest chyba już ten moment, kiedy ewoluuje. Czy się uczy double kicka, więc to coś znaczy. Double kick. Mam ten rock smash żałosny. Dobra, mówię, Vercia tutaj bardziej jest pod to, żeby trzymać jakieś HM-y. Co z tego, że CAD jest średni. Rock smash podobnie. Pod względem oczywiście siły. No i co, dobra, dajmy Grota. Dawno go nikt nie widział. Niech się chłopak wykaże. Jednak to będzie przyszły. Wybaczcie. Będzie przyszły Charizard. To jeszcze w formie smoczej. Kurde, że też. Nie wiem, czy wiecie, ale Dunsparce, ci co oglądali u mnie. Kurde, trzeba było dawać Dragon Rage. Nie wiem, czy użyłem Embera. Naprawdę, nie mam pojęcia czemu. Ci co oglądali u mnie Pokémon Uranium, wiedzą, że tam, na przykład w tej fanowskiej grze, stworzyli tam Pokémonowi ewolucję, która naprawdę wyglądała świetnie. Szkoda, że w grach jakoś tak, nie wiem, niechętnie patrzą na ewolucję tego Pokémona. Bo na razie no nie chcą go, wiecie, ewoluować. Ale kto wie, co może być tą przyczyną. Piękny Charmeleon, rozwalony. A ja liczę, że właśnie po tej walce możemy już patrzeć na cud ewolucji. Patrzcie, kobieto, cud ewolucji. Tak jest, wiedziałem. Wszyscy się śmiali, mówili, że Judy Vercia będzie brzydka. No zobaczymy. Czy Vercia będzie brzydka? Pytanie dnia. Czy naprawdę ze słodkiego króliczka przemieni się w jakiegoś strasznego potwora? Wszyscy tak mówili, że tak będzie. Ja tam nie chciałem wierzyć. A zobaczymy. O mój Boże! Diggersby! O mój Boże, jaki to jest gruby, brzydki Pokémon! Vercia, przepraszam, że cię tak bardzo skrzywdziłem, nazywając tego Pokémona twoją ksywą. O mój Boże! Straszne to jest. Nie mogę na to patrzeć. Nie mogę patrzeć na tego Pokémona. Boże, przepraszam. Naprawdę, no oprócz tego, że gruby, to jeszcze brzydki. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dzisiaj nie ma już co dalej grać. W kolejnym materiale myślę, że już ruszymy na salę. Oczywiście, jeżeli dowiemy się, gdzie ta sala jest. Mało by się udało. Tak więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, nie zapomnijcie skomentować tego filmu, zostawić subskrypcję, jeżeli już subskrybujecie, to również dzwoneczek. A my widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, tak więc to tyle na dziś. Cześć i czołem na razie. Hej!